Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Już wróciłem z wakacji, jestem z powrotem u siebie w domu, ale to nie zmienia faktu, że dalej jesteśmy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy w Netherze. Jesteśmy uwięzieni w klatce, w której uwięził nas diabeł w poprzednim odcinku, który był przedwczoraj, ponieważ tak jak wczoraj widzieliście, pojawił się odcinek, który nagrał Dave w ich domie, włamał mi się na kanał i nie wrzucił mi się ten odcinek, który miał być, więc on wrzucił, no nieważne, w każdym razie, mój kanał na plusie, teraz wróciłem, więc chcę wrócić również na plus. Dzisiaj się pojawi tam odcinek, jak teraz to oglądacie, to już ten odcinek tam jest, więc zapraszam bardzo serdecznie. Codziennie odcinek na plusie, codziennie odcinek na gamesie, przynajmniej będę się starał, żeby tak to wyszło. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jak widzicie, jesteśmy w tej klatce. 5000 po górę i na pewno uda nam się stąd wyjść, więc uwaga, sprawdźmy waszą moc. Ale szczerze, no powiem wam tak, no mam kilo, więc wyjście stąd nie powinno być jakimś problemem, ale boję się, że jak stąd wyjdę, znaczy jak w ogóle cokolwiek zrobię, to ten diabeł znowu zacznie mnie tutaj torturować i znowu tutaj przyjdzie i znowu będzie tutaj odwalał jakieś dziwne akcje. Nie wiem za bardzo, czy... Ej, co to są za niki? Ej, tam ktoś chodzi, tylko ja nie mam opcji fajna, nie widzę, kto to jest. Halo? Czekajcie, ja mam nadzieję, że to nie jest ten diabeł, bo jak to jest ten diabeł, to jest koniec, to jest kaplica w tym momencie dla nas. Bo on tutaj przyjdzie i nas torturuje. Dobra, czekajcie, chowam kill off, żeby nie było, żeby nie widział, żeby nie, on nie widział, że mam coś. Ej, no, jest tam ktoś, ewidentnie, ale nie chce tu przyjść. Patrzcie, coś tam... Ej, dwa niki są! Co? Nie, no, Davik! Tata Paliona, no, co? Ej! Halo! W ogóle ej, Davik! Davik! Słyszysz coś? Davik, tu za tobą! Za tobą! Darcie mordy słyszę! Za tobą, no. Davik! Ej, jakiś okaz złotego frajera. Co to jest? Aha, dobrze, dobrze, Davik. Okej, okay, dobra, to dzięki. Pingwin! Jaki pingwin? Chłopaki! Trzeba! Davik, to ja Szybson! On ma jakąś dziwną zbroję, zabij go, zabij tego człowieka. Dobra, ściągam zbroję, no, jest to, to ja. Czekaj, co to jest? To jest to. No chodźcie, weźcie mnie, wypuśćcie stąd, proszę, proszę. Ej, kurde, co ty robisz w klatce, tusownik? No nie wiem, czekaj, bo ja muszę, czekaj, ja tu zejdę tak jakoś normalnie. Muruję to, żeby nie ten. Nie, no nie, no pali się! Dawaj, masz palącą się drogę, dawaj. Dobra, udało mi się, wow, prawie mnie zrzuciłeś znowu. Dobra, słuchajcie. No właśnie, uwięził mnie tutaj w Netherze diabeł. Jak wyście tu przyszli? Diabeł? No. No przyszliśmy tutaj tym portalem. Tak właśnie, przyszliśmy sobie pozwiedzać Nether, a ty tutaj jesteś. No, ale bo mnie tu uwięził, ja nie wiem czy mogę stąd uciec nawet. Chodźcie, pokażę wam coś. Bo nie wiem, czy możemy wrócić tym portalem w ogóle. No ogólnie to tutaj cała ta forteca jest od diabła. On tutaj mnie strasznie torturuje, tylko strasznie tu mam ciemno jakoś. O, czekajcie, jasność zwiększę. O, teraz od razu więcej widać. Diabeł tylko się przebiera za Tusta, co? Nie, no, nie, chłopaki, dobra, udowodnię. Udowodnij, że jesteś postęp. Czekaj, jakby wam to udowodnić. Nie wiem. O, wiem jak to udowodnić. Tabliczkę mam, chodźcie, tu tabliczka. Na tabliczce napiszę. Co to napisać, żebyście mi uwierzyli, że to ja. Napisz na przykład, nie wiem, kto jest tutaj założycielem Palionowa. O! No to... Nie, napisz tą charakterystyczną rzecz, po której się na pewno rozpoznamy. Ty, Davik, wiesz co ja mam napisać? Napisz tą charakterystyczną rzecz, po której cię na pewno... Dobrze. Dobra. Już wiecie, że to ja. Tak, dobra. Dobra, no jak widzicie tutaj... No, tutaj jak widzicie mi te tabliczki dawał właśnie ten diabeł. Kazał mi zbudować dom, znaleźć tę nową żonę. Milki umrze, jakiś w ogóle, nie wiem co to jest w ogóle, nie wiem o co chodzi, ale patrzcie, znalazłem jego kryjówkę. Znalazłem jego kryjówkę, patrzcie tutaj. Ona już chyba umarła mi się wydaje. I patrz tu. Boga, co to jest? Patrz to. Kurde, pali się. Diabeł. Co? Nie? Umie! To są takie rzeczy właśnie, a teraz patrz tu. To jest, czekaj, z tego co pamiętam, to jest, jak to się nazywało? On to jakoś nazwał, ale nie pamiętam. Ała! Poczekaj, bo bije mnie ten. Ja zginę zaraz! Bo ja nie mam zbroi założonej. Czekaj, ja ci dam złote jabłko. Ty masz złote jabłko? Ty masz takie rzeczy? Mam złote jabłko. On kradnie. Aha. Co, jak kradnie? Normalnie. Dobrze. No trochę wziąłem od papa. Tylko trochę kradnę. Niedużo, tylko trochę. Tylko trochę kradnę. Data paliona, o właśnie, o to mi chodzi. Nie! Ja ci dam, ty mały skurczybyku!
Zostaw mnie! Nie atakuj mnie! Ej, dobra, chłopaki, musimy stąd uciekać, bo za długo nie powinniśmy być. Ja to się jakby. Ja boję się, że ten diabeł tu przyjdzie. Tu w ogóle jakąś tablicę miał z wyzwaniami. Ła, nie bij mnie, proszę! Dobra, proszę. To chodźmy do portalu. Dobra, to chodźmy do tego. Ale kurczę, boję się, co się wydarzy, szczerze mówiąc, jak przejdziemy przez ten portal. No co okno? Czekaj. Która to jest? Gdzie się idzie do portalu? Tędy? No tu musimy właśnie, tak, dobrze idziesz, no. Tu właśnie najgorsze jest to, że po tym piasku dusz to się tak wolno chodzi. Mnie ten diabeł mnie ciągle torturował, nie mogłem nic. Tu, na prawo! To chyba jakiś taki bardziej przypieczony jesteś od tego. No bo tutaj, kurczę, tu jest tak gorąco, chłopie, że tu by się nie dało nie przypalić. Ej, dobra, ja lecę tutaj. Elo! Dobra, wchodzimy? Dobra, ja wchodzę, zobaczmy, co się wydarzy. Wow, dobra, ej, udało się, przeszliśmy. Dobra, jesteś u nas, ale kurde, uciekajmy. Co to jest za miejsce, ja tu nigdy nie byłem. Diabeł chata, uciekaj. Wow, co? A gdzie to jest? Czekajcie, gdzie jest palionowo? Tam, po prostu. A dobra, czyli jesteśmy na normalnym świecie, dobra, ej, jak się cieszę, że mi się udało stąd wyjść w końcu. Ja już tam miałem tak dość tam bycia, już to było straszne. Widzowie też już nie lubili tego, że tam jestem. Chodźmy do palionowa. Ej, jak tu się pozmieniało? Wow, ej, tych tablic tu nie było na przykład. Ej, tam w ogóle jakiś dom jest, co jest, kurczę? Co to jest? Ej, tu. To jest lądowisko dla helikoptera, czy co? Nie, to jest walka na łuki, chcesz zawalczyć? No. Nasza ulubiona gierka, weź sobie łuk z odrzutem jeden. A, dobra. Staje się po rogach i ja na trzy odliczam, dobra. Uwaga! Ale to ściągamy zbroję, czy co? Ale zbroja nic nie daje. A, no dobrze, okej. Dobra, 3, 2, 1, lecicie, dawaj! Bijcie się! Uwaga, kto będzie lepszy i... Ej, dobra, czekaj, ja chcę jeszcze jedną rundę, dawaj. Nie, no David jest siusiakiem do tego rozwania. 3, 2, 1, go! Ale to jest nie w porządku! Uwaga, i tam go rozwali! Szybko, dawaj, szybko! No! Dobra, no już byłeś poza! Już byłeś poza, to niełatwo, bo już byłeś poza, to już się nie liczy, ja przestałem bić cię po prostu. Dobra, Davik. Dobra. Jeszcze ci jedną rzecz pokażę, patrz. Tutaj jak staniesz, nie? Nie. Kurczę, wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem, biorę sobie ten łuk, bo mi się może przydać. Ej! Nie rób tego. Tutaj szybko trzeba wrzucić. Rzucaj go, szybko. No kurczę, nie udało się. Nie udało się. Ała! Nie ostrzegaj! To jest parkour, taki trudny dosyć. No nie, no tak blisko! Ała! Paniesz tam, kurde, obiecuję. Nie, to ty wpadniecie tutaj, wy wpadniecie zaraz. O nie, dlaczego? Kurde, to... Kurczę, no nie mogę! Tak. A on wrzuciłeś tatę paliona, co ty robisz? Czekaj, kurczę. No on się lubi już tam kąpać, już tam nie pierwszy raz jest. Musisz ten. Tata paliona musi zabrać ten. Jak to się nazywa? Łuk, no. Ej, a to jest jakiś parkour, który do czegoś prowadzi, czy co? Nie, mówię to po prostu, żeby przejść. Żebym mógł dołączyć na... A nie, ty kurczę. Dobra. Dobra, nie. Musiałem ocaleć. Dobra, no pokażcie mi, co tu się jeszcze pozmieniało. Więc tak, mamy tutaj dużo prezentów dla ciebie. I ogólnie, bo tutaj się tak bawiliśmy, takie rzeczy różne robiliśmy. No. Milki dalej jest flakiem. To nic się nie zmienia. Chyba już umarła. Ej, nieprawda, nie jest flakiem, czekaj, trzeba to zmienić. Chyba już umarła, jak się nie mylę. Czekaj. Tu miesz... No to tak, co z nią było? No, chyba już umarła. Chyba już umarła, wiesz? Ta? Ale kto? Naturalną. No, normalnie. No po prostu, no dead, no. Chociaż była poszukiwana ostatnio, tu nie wiem, no. Nie no, mi się wydaje, że tak. Nie, ale gdzie ona jest ogólnie? Widzieliście ją, czy nie? Ona, wiesz co, no dobra, powiem, może mamy mu powiedzieć w ogóle? W styczniu się zatrzymała. Co? Nie, no czekaj. Coś chciałeś mi powiedzieć, no. No dobrze, no nieważne, dobrze, ja później ją poszukam. Bo też niedobra, nie ten. Coś się jeszcze zmieniło. No. Nowa pochodnia. Co? Aha, to jest. Nowa pochodnia. Jaka nowa pochodnia? Tego nie było. Jak nie było? Było. Nie było. Było. Mój troje rozdepnął farma ziemniaków. Możesz sobie mówić co chcesz, ale tego nie było. O, tutaj. No to jeśli tego nie było, to nie wiem kto to zbudował, ale był naprawdę niezłym bez gustem. Kurde! Ale weź co? Ja się staram. Ty się nie starasz. Ty tylko wzywasz. Kula, dobra. Dobra, no i coś jeszcze się tu pozmieniało? Czekajcie, ja jestem ciekaw tego domku tam od ten. Tutaj jeszcze, właśnie. O, tu daleko, ho. No właśnie, pokaż mi swój dom. Ja ci mogę pokazać tutaj, więc tak.
No ogólnie tu jest taki mur postawiony, który odgradza tak ładnie wszystko. No, można tak... Wow! Mówić, że... Ale mur! Ale jest jakiś mur, tutaj jest jakaś chata, nie wiem kogo. Kurczę, no, z takim murem to nie można się... To nie da się niczego mać po prostu. Tutaj jest pole, a tutaj jest mój domek, o! Tutaj, domek Herobrine'a i taty Paliona? Co ty z Herobrine'em mieszkasz? Tak, bo, bo ogólnie to jest skomplikowana sytuacja, a, ale dobrze. No byłem prankowany. A, okej, okay, okej, okay, dobra. Byłeś prankowany. Nie, tutaj nie wchodź, Halina będzie, czekaj. Halina? Nie wiem, czekaj chwilę, zaraz muszę sprawdzić. Ty, Halina, George, w porządku? Czekaj. O, dobra. Nie, zabiłeś Halinę! A to był, a co, to była Halina? Zabiłeś co? Halinę! Znaczy się, czekaj, spokojnie, to nie tak jak myślisz. Ja tutaj, wiesz, ja tak przechodziłem i byłem głodny, nie? No i musiałem sobie coś zjeść, no i... Ale z nie... Cicho! Co? Z czym teraz zabił Halinę, z czym są? No i to w niej zostało, to zostało z Haliny. O tu nie, to on jednak ją zabił. Ale to ty cicho, ją zabiłeś. Cicho! Dościg ją przed chwilą zabił. Ale to nie była ona. Stary frajerze. A o ty nie, co to jest? To jest jakaś inna, to może to była Małgosia, już nie pamiętam. Wow, jakie przejścia w ogóle, co jest? No i co, i to tyle? Już nic więcej tu się nie pozmieniało? To pole no widzę też tego ty. Było spane. Było spane, no. czyli teraz... O ej, ale tego nie było, tego różowego. Co o, to jest? O Jezu, ale tam nie wchodź, tam nie wchodź. Wiem, że wielka historia, dobra, chodźmy tam. Nie no dobra, tam są wspomnienia. A jakie? Słuchajcie. Ale mogę wejść, czy nie? Czy co? No nie, oczywiście, jasne. Tutaj jest strefa miłości i eleganckie tutaj wszystko... O, ale tu widzę, są bardzo dobre zasady. Szef ma zawsze rację. No. Płatność to jeden trójzą. No, dobrze, to David, widzisz? O nas mówią. No, i co? Co to jest? No i tutaj kobiety przedstawialiśmy, tacie Paliona. Kobiety dla Paliona. Aha, taki, to jest taki... Dobra, no rozumiem, nieważne. No tutaj... Można poznać swoją drugą połówkę. Więc aha, i poznałeś, czy nie? Wiesz co, no niestety tam nie było żadnych atrakcyjnych, że tak powiem, osób, ale wiesz, no nie wiem, no może w przyszłości coś się okaże. Może coś podziała. Dobra, no. Dobra, no a czyli tu są jakieś złote jabłka? Nie, dobra. Dobra, nieważne. No okej, okay, dobra, czyli ogólnie zwiedziłem Palionowo, ogólnie dobra, no już wszystko wiem. No jeszcze jeszcze tutaj jest takie miejsce. Wow, ej, dobra, tego też nie widziałem, no. Diatryk. Tutaj. Aha, to jest psychiatry. Tam powinien siedzieć stary psychiatry. To wiem, ale teraz mam akurat urgową taką, wiesz, wersję. Tutaj się zawsze chodziło, na lekcji się rozrabiało i tutaj się niszczyło i się uciekało stąd. Elo. Patrz. No nie, no to już mi zepsuło. I się uciekało, właśnie. Ty, no. O, i się stąd uciekało. I ty też. I wszyscy uciekamy. No i samo był wkurzony, a my uciekamy na papierosa normalnie, elegancko. Dobra. Okej, dobra, słuchajcie, no dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Co? A, bo ty mówisz cześć, cześć, a ja myślałem, że coś jeszcze chciałeś powiedzieć, dorzucić jakieś 3 grosze. Dobra, dziękuję wam bardzo, widzimy się w następnym odcinku już jutro o 19:19. Wracamy porządnie teraz. Trzymajcie się, na razie. Pa.